Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu miłosnym na miesiąc maj bieżącego 2020 roku. Dzisiaj zrobimy sobie czytanko przy pomocy talii 4 pory roku. O. Dopowiadać będę mniejszą wersją Witches Tarot. Następnie wylosujemy sobie jedną afirmację i na podsumowanie anielskie klucze. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, może z Wami nie rezonować, jeżeli zupełnie żadna karta nie będzie pasowała do Waszej historii życiowej. Obejrzyjcie sobie dodatkowy filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Żeby taki znak obliczyć, kliknijcie w link pod tym filmem, przeniesie Was na stronę, na której możecie sobie właśnie taki znak obliczyć, poznać go, tak? No dobrze, moi drodzy, pierwsza część filmu jest dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej, po prostu są w związku, natomiast druga część filmu jest dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy coś się zmieni w tej kwestii. Po lewej stronie jest Wasza energia, po prawej partnera, ale te energie mogą się zamieniać miejscami, jeżeli poczujecie, że bardziej tutaj ta strona rezonuje z Waszą sytuacją osobistą. Mam też prośbę do wiernych widzów, którzy szybciutko, sprytnie zlokalizują czasówkę w filmie, która się odnosi dla singli, zaznaczcie w komentarzach, bardzo Wam za to dziękuję. Zawsze znajdzie się jakaś fajna, bystra, miła osoba, która pokieruje innych, którym nie chce się tym suwakiem szukać. Bardzo Wam za to dziękuję. No i cóż, kochani, przechodzimy do czytania, tak? Karty są potasowane, za chwilę je przełożę. Mam nadzieję, że subika i łapeczkę w górę już zostawiliście. Bardzo, bardzo dziękuję. Bądźcie wtedy na bieżąco z wydarzeniami na kanale i zaczynamy rozkład. Pierwsze czytanie dla par, dla związków, panna maj. Co panna myśli na temat swojego partnera bądź partnerki? Będę mówić ogólnie partnera. Wieża. Co wasz partner myśli o was? Pięć mieczy. No to chyba tutaj dla tych związków, które no mają jakieś niespodziewane, trudne wydarzenia. Co panna czuje do swojego partnera? Trzy miecze. Co wasz partner czuje do was? Rycerz kielichów. Jakie są zamiary panny względem partnera? Diabeł. Jakie są zamiary waszego partnera względem was? Sześć kielichów. Jak panna traktuje swojego partnera? Bądź partnerka oczywiście. Dwie buławy. Jak wasz partner traktuje was? Dziewięć kielichów. Co was łączy? Dziesięć buław.
co Was dzieli? 6 mieczy. Początek maja. Rycerz denarów. Połowa maja. 2 denary. I koniec maja. 10 denarów. Do czytania mamy Rydwan. No właśnie, powiem Wam, że takie dziwne to czytanie. Bo gdyby nie te karty, tu, te trzy, to bym powiedziała super jest między Wami. Może jakiś wyjazd, może jakaś praca. I tutaj po prostu, no, praca stoi pomiędzy Wami. Trzeba pogodzić przyjemne z pożytecznym. Ale tu mamy piątkę mieczy, a tu mamy wieżę i tu mamy trójkę mieczy, więc jedna wersja może być taka, że jesteście w związku, ale nagle na pannę, jak grom z jasnego nieba, spada informacja, że być może partner zdradza. No i panna cierpi, nie może sobie tego darować, nie może wybaczyć, czuje się upokorzona, czuje się rozżalona, ktoś ją bardzo mocno zranił, tak? Boi się, cierpi, ale czuje się też przywiązana do partnera. Bo ogólnie jesteście w związku, w parze, tworzycie duet. Jakaś podróż, jakiś wyjazd tu też stoi pomiędzy Wami. Częste wyjazdy, częste podróże panny albo partnera. Ale kochani, no tak spojrzałam na ten rozkład, teraz sobie dobierzemy karty, bo o co tu chodzi? O co tu chodzi? No partner Was traktuje w dziewiątce kielichów, no to po prostu uwielbia Wasze towarzystwo. Czuje się przy Was swobodnie, zrelaksowany, szczęśliwy, spełniony życiowo. Na pozycji serca ma rycerza kielichów, no więc może być tak, że po prostu partner jest nieśmiały i zakochany, nie potrafi tych uczuć okazywać, ale naprawdę Was kocha, ale może być też inna wersja, że w sercu nosi tego rycerza kielichów, tak? Może jakiegoś skorpiona. Już patrzmy, kochani. Wieża. Osiem buław. No właśnie, jakaś niespodziewana informacja, która spadła na Was. Bardzo szybko, bo to są dwie szybkie energie. Wieża i osiem buław. To jest po prostu błyskawica, no jak piorun. I to do Was szybko dotarło. Jakaś informacja, która spowodowała, że no, nogi się pod Wami uwikięły, Wasz świat się zatrząsł. I jest jakaś niestabilna sytuacja. Coś Wami wstrząsnęło, coś Was zdenerwowało, jakaś wiadomość. I jest Wam bardzo smutno z tego powodu, bo miecze to myśli i słowa wiadomości, czyli te informacje, które do Was dotarły, zraniły bardzo Wasze uczucia. Sześć buław. No sześć buław to jest chwilowy podryw, podbój. Zdobycie kogoś, tak? Romans. Może jakaś przygoda. No właśnie, może jakaś tutaj dobra dusza Wam coś doniosła. Zaraz zobaczymy. Piątka mieczy. Pustelnik. No właśnie. Teraz pytanie.
czy wasz partner okłamał was, bo powiedział wam, że jest sam, a być może nie jest sam. Ewentualnie za wszelką cenę tutaj chce sobie coś przemyśleć, co jest ostrożny, unika kontaktu, izoluje się. Ale zaraz, zaraz, no przecież pustelnik to jest zodiakalna panna. Więc właśnie. Dwójka było. Może być też taka wersja, że się z wami pokłócił, bo piątka mieczy to też jest takie uparte stawianie swoich jakichś racji ponad zdanie drugiej osoby. Musi postawić na swoim i kropka. Może zachował się nie w fair play, może wykorzystuje świadomie, a może za wszelką cenę chce zawalczyć o ten związek, tak? Bo tu chodzi o pannę i dwie buławy i decyzję. Akurat na tej karcie te dwie buławy zupełnie co innego przedstawiają, tak? Mężczyznę, który zastanawia się, jaki ruch wykonać, co zrobić, jak działać. Natomiast na tej dwójce buław, zobaczcie, co autor talii, to jest zupełnie inna interpretacja kart, dlatego ja zawsze powtarzam, nie kłójcie się regułek na pamięć, tylko no starajcie się też po prostu czytać z kart, czytać obrazek. No i co tutaj widzimy na tej dwójce buław? Para, która razem pielęgnuje jakąś dynię, kabaczka, nie wiem co to jest, tak? Coś tworzą razem, współpracują, skupiają uwagę na tym, żeby coś pomiędzy nimi się rozwinęło, coś dojrzało. Pielęgnują siebie nawzajem, tak? Pielęgnują ten związek, ale współpracują. Są duetem, są partnerstwem, razem działają, razem pracują nad wspólną jakąś tutaj no, roślinką. W cudzysłowie oczywiście. Współpraca, tak? Partnerstwo. Jeżeli jest jakaś decyzja, to jest to wspólna decyzja. Takie, no mówię, partnerstwo, równouprawnienie. Zupełnie inna karta od tej, gdzie tu widzimy samotnego mężczyznę z kotem. Tak? Wiecie, dlaczego się zaśmiałam? Bez uraz. I to jest właśnie decyzja. I teraz pytanie, czy wasz partner za wszelką cenę chce no, was zatrzymać przy sobie, czy po prostu no niestety nie mówi wam prawdy. Dobra, lecimy dalej. 10 buław. 10 buław, czyli ciężkość w związku. No macie coś tutaj. No właśnie, i tajemnice, tęsknota. Ale też intrygi, kłamstwa, niejasne sytuacje. Tu mamy praca, tak, czyli częste wyjazdy do pracy gdzieś, praca za granicą. Tutaj to stoi pomiędzy wami, że tak powiem, z kością niezgody. Może być też taka sytuacja, kochani, że wasz partner za wszelką cenę chce z wami być. Kocha was. Wspomina cały czas, bo być może no jest ten rydwan, czyli gdzieś partner jest na wyjeździe, nie jest blisko was, ale bardzo miło was wspomina, tęskni za wami, tak? Marzy o was. Świetnie się czuje w waszym towarzystwie, no po prostu was kocha, jest waszym partnerem. A tu nagle, jak grom z jasnego nieba, niespodziewane wiadomości, że partner dostał awans, musi zostać w pracy, no i niestety być może nie wróci na razie. A panna już bardzo, bardzo by chciała tutaj, no, działać, spotkać się. Zobaczcie, znowu tu mamy kotka. Ojej, to chyba taka talia. Autor lubi koty. No i bardzo dobrze. Ten diabeł z tym paziem to też może być jakaś zdrada, jakiś flirt, no, namiętność, no. Panna być może liczyła na spotkanie, że się spotkacie, że miło spędzicie ze sobą czas, że będzie upojny, gorący wieczór, a tu, no niestety. Niestety.
No właśnie, potrzebujecie cierpliwości, odwagi i takiego umiejętności tutaj pogodzenia tych wszystkich jakichś ciężkich sytuacji, bo być może przez pracę, czy no macie jakiś wspólny tutaj ciężar, może komuś się nie chce, a może właśnie jest ta odległość, że ta praca i no ciężko się razem spotkać. Księżyc mówi o tęsknocie, że bardzo za sobą tęsknicie, no ale musicie jeszcze wytrzymać, musicie tutaj poradzić sobie w tej ciężkiej sytuacji, znaleźć sposób na to, żeby no, pogodzić tutaj przyjemne z pożytecznym. Więc praca, wyjazd do pracy tutaj jest właśnie tym problemem. Ale kochani, nie martwcie się, bo czekacie tutaj na partnera i on przyjedzie. Może to być zodiakalny byk, panna bądź koziorożec, więc nie martwcie się. Po malutku już tutaj się wszystko organizuje. W połowie miesiąca jakaś konkretna decyzja będzie musiała przez Was być podjęta. Uda Wam się być może wypracować jakiś kompromis, to znaczy tak zorganizować pracę, żeby Wasz związek na tym nie cierpiał. Natomiast jeżeli tutaj panna myśli o zdradzie, bo flirtuje na przykład, romansuje pod nieobecność partnera, jak on tam gdzieś jeździ, pracuje i zarabia pieniądze, może się tu pojawić jakiś zodiakalny byk. No i wtedy panna może trzymać dwie sroczki za ogon. Ale ostatecznie tutaj wygra rodzina, tak? Czyli ten partner stały, życiowy, mąż, konkubent, więc tutaj może się pojawić jakiś romans też u panny. No i przy tym duża gotówka, tak? Bezpieczeństwo takie materialne. No i stały, konkretny związek. Natomiast jeszcze inna wersja może być taka, że tu będą jakieś zaręczyny. No i przed panną trudna decyzja, ale ostatecznie przyjmie i to się może zakończyć małżeństwem. Bo tu mamy kartę małżeństwa. Małżeństwo albo zamieszkanie ze sobą, wprowadzenie się jedno do drugiego, bo jeżeli kością niezgody jest ciągłe dojeżdżanie, podróże i związek na odległość, być może partner chce mieć Was za wszelką cenę, bo to piątka mieczy to zdobywam za wszelką cenę, nie patrzę na konsekwencje, nie patrzę na reakcje innych osób, tak? Mam to gdzieś przysłowiowo, ma być tak jak ja chcę. I on tu myśli, co tu wymyślić, żeby pannę, swoją partnerkę bądź partnera mieć przy sobie, bo kocha, bo się nie może doczekać, bo tęskni, tak? To jest też tęsknota, wspominanie wspólnych, że tak powiem, miło przeżytych chwil. Bo jest szczęśliwy, będąc z Wami. No i nagle tutaj właśnie być może chodzi też o problemy właśnie mieszkaniowe, o tą przeprowadzkę, bo wieża to jest dom, to jest mieszkanie i trudna decyzja, bo docierają do Was wiadomości, tak? I trudna decyzja, no jaką ja mam decyzję podjąć? Że panna ma dojechać do tego partnera, czy ten partner do Was, właśnie któreś musi się przeprowadzić. No i taka trudna decyzja, tak? Bo ta trójka mieczy to może być właśnie takie mieszane uczucia, no takie rozsądek musi wygrać tutaj z odczuciami, tak? Logicznie trzeba podejść do danej sytuacji, nie kierować się emocjami, tylko no faktycznie zastanowić się, jak chcecie być razem, chcecie tutaj ratować to wszystko, no to musicie zamieszkać ze sobą. Musicie być blisko siebie, bo takie ciągłe dojeżdżanie być może dla Was nie ma sensu. No i udaje się tutaj osiągnąć, pannie udaje się osiągnąć cel, tak? Stawia na swoim, wygrywa. To jest pokonanie trudności, problemów, postawienie na swoim. No i właśnie, jeżeli Waszym partnerem jest tutaj koziorożec, bo diabeł to koziorożec, no chcecie tutaj zorganizować jakieś spotkanie. Działacie już w tym kierunku, tak? Żeby być może tutaj, no, być bliżej tego partnera. No różne wersje są, kochani, chyba ze trzy, więc tak. Jedni będą podejrzewać o zdradę i zastanawiać się, że związek im tutaj może runąć, tak? Bardzo im jest smutno z powodu być może jakiejś chwilowej przygody miłosnej i to może być Wasza panny przygoda, a może być Waszego partnera, tak? Na przykład z jakimś bykiem tutaj. Ale ostatecznie zostajecie tutaj z mężem bądź stałym partnerem.
bo rodzina jest najważniejsza. Inna wersja może być taka, że partner dużo pracuje. Często wyjeżdża do pracy, tak jak karty tutaj pokazują. No i musicie tutaj odnaleźć się w tej trudnej sytuacji, bo ogólnie jest Wam ciężko, tęsknicie za sobą i ciągle ta praca stoi pomiędzy Wami, tak? No ale uda się tutaj wypracować jakieś kompromisy. Pomału dojdziecie, znajdziecie jakiś złoty środek na to, żeby był i wilk syty, i owca cała, czyli żeby były pieniążki, ale też żeby no, mąż z żoną, czy tam partner z partnerką byli blisko siebie, tak? Następna wersja może być taka, że problemem jest właśnie mieszkanie. Że macie dosyć związku na odległość, dojeżdżania i no, jedno ma się wprowadzić do drugiego, albo trzeba znaleźć mieszkanie, trzeba kupić. Więc tutaj przeprowadzka też, tak? Bo szóstka mieczy to może być też przeprowadzka, czyli planowanie przeprowadzki, żeby było no, dobrze i z pracą, i ogólnie z całą organizacją. Więc jeżeli partner dużo pracuje za granicę, być może panna będzie musiała się zastanowić, żeby też się przenieść za granicę, tak? Bo jak wy się macie spotykać raz na pół roku, no to jest bez sensu. Więc tak tutaj to, kochani, wygląda. Dopasujcie do siebie, weźcie te karty, które tylko z Wami tutaj rezonują. Tak jak mówię zawsze na początku czytania. Wspomóżcie się dodatkowym filmem i coś tam dla Was będzie, no. No może być też taka wersja, że tutaj no, partner kocha się w jakimś skorpionie, traktuje Was jako przyjaciela, chce, żebyście zostali tylko na stopie przyjacielskiej, tak? No i nie wie, co tu z Wami zrobić, bo wydaje mu się, że Was okłamuje, oszukuje, tak? A chce wrócić na przykład do rodziny. No też może być taka wersja, ale to już raczej nie. Raczej to, co mówiłam wcześniej. Dobrze, kochani, jaka jest rada dla Was? Sprawiedliwość. Sprawiedliwość to jest zodiakalna waga. To jest uczciwość względem siebie, względem partnera. Bądźcie po prostu normalne, uczciwe, prawdomówne. Grajcie fair play. No i to jest też karta mówiąca o legalizowaniu związku, więc jeżeli tutaj o urzędowych jakichś sprawach, umowach, papierach, no to i równowadze w związku, tak? Stabilizacji, więc dążcie do tego. Sprawiedliwość to jest uczciwość, tak? Uczciwość, wierność i sprawiedliwość w związku. Więc być może trzeba tutaj coś wyjaśnić, być może właśnie znaleźć jakiś złoty środek. Mówię kompromis, żeby ta równowaga w związku była. Przemyślcie to sobie, ale nie bądźcie też surowe, no i nie oceniajcie. Na co macie uważać? Karma, czyli świat. Nie świat, co ja mówię, sąd ostateczny. Jakieś sprawy być może trzeba pozałatwiać z przeszłości. Być może chodzi też o sprawę rozwodu. Jeżeli jesteście z nowym partnerem, a nie pozałatwiałyście jeszcze spraw z przeszłości, czyli na przykład już nic Was nie łączy z mężczyzną, którego macie na papierze, tak? Męża na przykład. Więc tutaj też zwróćcie uwagę na to. Teraz mówię do tych panien, które są no, w związku takim romansowym, że tak powiem. Więc tutaj wszelkie jakieś dokumenty trzeba pozałatwiać. Natomiast te, które mają jechać za granicę do męża czy do partnera, który tam zarabia grube pieniądze i, tu, no i po prostu nie opłaca mu się być może wracać, no to też zwróćcie uwagę na przepisy, na wszelkie dokumenty związane tutaj z prawem, papiery, umowy, paszporty, na takie sprawy, bo jakaś tutaj rzecz ostatecznie nierozwiązana, niezakończona z przeszłości może się odezwać, tak? No i może też być powrót byłego, więc tutaj no właśnie ostatecznie odetnijcie się, jeżeli jakaś tam nitka Was jeszcze trzyma, a już sobie układacie nowy związek, tak? Bo były może się odezwać. Może próbować jeszcze wtargnąć w Wasze życie, więc zadecydujcie tutaj i bądźcie bezkompromisowe, panny. No dobrze, trochę Wam namąciłam w głowach, nie? Przepraszam. Zobaczmy teraz afirmację.
ta karta Rydwan, jeszcze tak, przepraszam, że się tak wcinam, może mówić o tym, że jednak mimo wszystko panujecie nad sytuacją. Macie nad wszystkim kontrolę i wszystko dobrze się skończy. Tylko trzeba być może tutaj no jeszcze troszeczkę takiego zapału wytrwałości i odwagi, zaciętości w tym wszystkim, no. Nie poddawać się, no mimo, że jest jakiś kryzys chwilowy albo jakaś trudna sytuacja, wybrniecie z tego. No musicie jakiś złoty środek tutaj znaleźć, mówię, żeby pogodzić te wyjazdy, te podróże i tutaj no jakoś się dogadać, tak? Bo partner tutaj jakieś plany ma względem Was. Prawdopodobnie, żeby mieć Was przy sobie, tak? A na Was to spadnie jak grom z nieba. Musicie to sobie przeanalizować wszystko. I afirmacja. Potrafię uwolnić się od przeszłości. A właśnie. Mówię, że ta przeszłość się tu będzie odzywać. I wybaczyć wszystkim. Piękne te karty, prawda? Uwalniam siebie i wszystkie obecne w moim życiu osoby od cierpień przeszłości. Jesteśmy teraz wolni i możemy doświadczać nowych cudów życia. No widzicie, kochani, więc no, nie będziecie szczęśliwi, dopóki nie pozamykacie jakichś tutaj spraw. Nie wiem, czy ze skorpionem, czy z bykiem, czy z rakiem, czy z rybami, albo lwem. Nie wiem tego, ale musicie coś uporządkować. Ale ogólnie maj stabilny, bezpieczny, bardzo taki materialny, ale też rodzinny i tutaj no, stabilizacja. Mocno stoicie na ziemi i nic tu nie zagraża Waszemu związkowi, tylko no musicie tutaj coś, jakieś takie, jakieś sprawy z częstymi podróżami. No i niektóre panny, no niech nie podejrzewają, że jak partner jedzie w delegację, to od razu Was zdradza, bo to też może być taka sytuacja. I aniołek dla Was. Żyj własnym życiem. Realizuj marzenia, pragnienia. Pamiętaj, że to ma być Tobie dobrze, a nie komuś. Więc jeżeli przykro Ci jest, że masz gdzieś wyjechać, no to porozmawiaj panno o tym. No niech tu ktoś Ci nie układa życia. No to Ty masz być szczęśliwa, a nie gdzieś wyjedziesz, gdzie być może no nie znasz ani kultury, ani języka, jak się będziesz tam czuła. Więc też zwróć na to uwagę. No musicie tutaj coś wypracować, bo ewidentnie praca, częste wyjazdy, przeprowadzki, no tutaj coś takiego jest pomiędzy Wami. Może być też problem z mieszkaniem, tak? Dlatego tak tutaj troszeczkę nerwowo. Dobrze, kochani, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Dużo miłości, radości, pogody ducha i przede wszystkim zdrówka. Teraz zapraszam wszystkie samotne panny. Zobaczymy, co tam u Was karty pokażą. Za chwilę wracam. I witam serdecznie wszystkie samotne panny. Teraz będzie rozkład dla Was. Karty mam już potasowane, przełożę. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie każdemu może pasować. I zaczynamy. No najpierw przeszłość, czyli dlaczego panna jest sama? Co tam w tej przeszłości się wydarzyło, co ma wpływ na teraźniejszość? Król denarów. Obecna sytuacja. Karta siły, karta lwa. Połowa miesiąca. 6 denarów. Wasze nastawienie na całą tą sytuację, jak Wy to odbieracie, czujecie? 6 kielichów. Co karty radzą? 2 buławy. Co lub kto z
stoi na przeszkodzie ku waszemu szczęściu? Rycerz kielichów. I koniec miesiąca. As buław. Dla czytania mamy 9 mieczy. No moje kochane panienki, czego wy się boicie? Cierpicie, boicie się, albo macie wyrzuty sumienia, albo intensywnie myślicie i trochę te myśli was dobijają, przerażają. Ładne czytanie, ale teraz widzę, że tutaj się zmagacie z czymś. Nie wiem, może z jakimś bykiem. Król denarów, przeszłość. Zobaczmy, kto to był dla was. Paść kielichów. No to mógł być wasz mąż, partner, ojciec waszych dzieci. No, osoba, z którą kochaliście. Bądź kochacie. A może to już to się coś pojawiło tutaj. I właśnie wy tutaj kontynuujecie. Może poznaliście jakiegoś koziorożca, byka bądź pannę. Ewentualnie rybkę. Jakiś stały partner tutaj był. Był albo się pojawił, już coś już jest. Może to jest mężczyzna żonaty. Może to jest kobieta mężatka. No i właśnie, dlaczego wy się tak boicie? Może macie wyrzuty sumienia, że rozbijacie związek, tak? Że weszliście tutaj w jakiś trójkąt, w jakąś rodzinę, w jakiś układ. Też tak może być. Natomiast, no, był jakiś tutaj mężczyzna z trygonu ziemi, do którego żywiliście jakieś uczucie i z pozoru byliście z nim szczęśliwe. Obecna sytuacja jest to karta siły, czyli dajecie sobie radę, mimo że no, sytuacja nie jest ciekawa. Może być też byk albo lew w waszym życiu. No właśnie. Może być byk albo lew. I tutaj mi się wydaje, że panna chyba gra na dwa fronty. To znaczy, albo jeszcze nie odkochała się od poprzedniego partnera, a już wplątała się w nową relację. Czyli jest z nowym, ale myśli o byłym. Albo kocha dwóch naraz. Może nie podjęła jeszcze trudnej decyzji i dlatego teraz zmaga się sama ze sobą. Co tu zrobić? Zobaczcie. Tak? Dwie przeciwstawne siły. Tu mamy też dwie osoby. No właśnie. Jaka decyzja? A może panna ma dwóch kandydatów? Może jest rybka i może jest na przykład koziorożec albo byk. I rybka, i panna się nie zastanawia, kogo tutaj wybrać. I musi sprytnie tutaj zagrać, wykazać się po prostu umiejętnościami, żeby no, zadecydować. I teraz tak, w połowie miesiąca mamy szóstkę denarów. Wydaje mi się, że panna przyjmie ofertę i spróbuje no, stworzyć z jakimś mężczyzną bądź kobietą stałą relację, zainteresuje się kimś i da, że tak powiem, przyzwolenie, brzydkie słowo, da do zrozumienia partnerowi, że chcecie spróbować i poważnie, konkretnie traktujecie tam osobę, tak? Jest partnerstwo, jest po prostu szacunek i jest chęć stworzenia stałego związku. Jak wy jesteście do tego nastawieni? No chcecie spełnić jakieś swoje marzenia, ale też tęsknicie. Wspominacie właśnie tego byłego bądź byłą, tak? I tutaj to być może i właśnie te kielichy tutaj, no skorpion, ryba, no coś z, bądź woda. Woda, co ja mówię? Skorpion, ryba bądź rak. Pani, już jest po północy, więc wybaczcie.
Jakaś tutaj właśnie może być osóbka, jakaś miłostka z tego znaku wodnego, no bo szóstka pielichów to jest wspomnienia, tak? Były na miłości, rozpamiętywanie przeszłości. Ale to są też marzenia, ale to jest też wspieranie, spełnianie swoich jakichś marzeń. Być może niektóra panna wreszcie chciałaby się zakochać, no i poczuć tą miłość, tak? No właśnie, rycerz buław, czyli jakiś romans tutaj wspomina, może nawet w podróży. Co karty radzą? Radzą, żeby wejść w ten układ, żeby no, stworzyć jakiś związek, znaleźć partnera, wybrać kogoś, zadecydować. Zachować się uczciwie. To, co stoi na przeszkodzie, rycerz kielichów. To może być osoba, tak jak powiedziałam, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, około 30-40 lat. Coś pomiędzy. Ale to może być też wrażliwość, nieśmiałość w wyrażaniu uczuć, skromność, wstydliwość. Nie umiemy wyrażać tego, co czujemy, tak? I to może tutaj stać na przeszkodzie, że być może, no głupio wam tak powiedzieć, bo i z tym byście chcieli być, i z tym nie chcecie kogoś urazić. No jesteście skromni, wrażliwi, bardzo uduchowieni, romantyczni. To może być też wasza cecha, która tutaj właśnie powoduje to, że no, że nie umiecie się zdecydować. To może być też informacja, że to jest ktoś z rodziny. Więc jeżeli mówię, panna tutaj się wplątała w romans z jakąś osobą, która ma już rodzinę, więc być może ta mąż czy żona tej osoby, w której się panna kocha, być tutaj na przeszkodzie, tak? Bo tu mamy małżeństwo, tu mamy rodzinę, tu mamy mieszkanie. Poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. Więc moje kochane panienki, no, ja tam się nikomu nie chcę wcinać, ale wydaje mi się, że tu macie wyrzuty sumienia, bo parodowałyście w jakąś rodzinę. Może tam się już nie układa, ale tam mogą być dzieci. Może, no nie wiem, czy ten wasz partner, czyli mąż bądź żona tego, który tutaj stoi pomiędzy wami, no nie czuje już tych uczuć, tak? Coś tam się skończyło, być może jest tylko z tą swoją partnerką bądź partnerem ze względu na przyzwyczajenie, rutynę, zasiedzenie, że tak powiem, rozsądek. I stąd się ten romans tutaj wziął, no. Inna wersja może być taka, że no, o mieszkanie być może chodzi, ale raczej tutaj widzę, że rodzina, albo wasza, albo tutaj, no mówię, tej osoby, która właśnie, a może były jakieś, no też tak może być. Coś tutaj właśnie stoi pomiędzy wami. Rak, skorpion bądź ryby, raczej bym tutaj stawiała na skorpiona. Bo to by tak wyglądało, jakbyście mieli kiedyś w przeszłości właśnie męża albo stałego partnera spod znaku wodnego. No i jeszcze o nim myślicie, nie potraficie go wymazać, że tak powiem, z myśli. Wspominacie miło te chwile przeżyte z nim. No i przez to nie możecie podjąć konkretnej decyzji, bo cały czas no, jakieś uczucie do tego związku, do tego partnera z przeszłości, z którym tworzyliście bezpieczny, stały, radosny, szczęśliwy związek. Jest. Też może być taka sytuacja. No kochani, jakaś nowa droga życia na koniec maja. Namiętność na pewno. Tworzenie nowej relacji. Teraz jest dobra pasa. Kujcie żelazo, póki gorące, bo to jest dobry moment, żeby rozpocząć coś nowego. No i teraz nie wiadomo, czy tutaj właśnie z nowym kochankiem, z nowym partnerem bądź partnerką, albo będziecie tutaj wracać do przeszłości, tak?
No na pewno jakaś konkretna decyzja przez Was musi być podjęta w tym miesiącu, bo coś nowego się tutaj szykuje. No, ktoś Was zauroczył, ktoś wpadł Wam w oko, jest jakaś bliskość, jest jakaś chemia, coś tutaj się, jest szansa stworzenia nowego, takiego bardzo namiętnego, bardzo takiego soczystego związku, tak? To jest ten moment. No i zaufajcie sobie, tak? Bądźcie odważni w tej karcie lwa. Zaufajcie sobie. No i wybierzcie, bo tutaj naprawdę gorący romans przed Wami, który może oczywiście zakończyć się związkiem udanym. Dobrze. W maju się zapowiada. Jaka rada dla Was na ten maj? Pięć buław. No właśnie. Konkurencja. Wybierz. Wybierz. Kochana Panna. Zażegnaj konflikt. Rywalizuj, zawalcz o partnera, na którym Ci zależy. Pokonaj konkurencję. Na co masz uważać? Dwie buławy. No właśnie. Na decyzję, jaką podejmiesz. I którą drogą i z którą osobą chcesz podążać dalej. Znowu się pojawiła dwójeczka z Panem Kotem. Wiecie co? Prawie te same karty wylazły, co w tym rozkładzie dla par. Więc jeżeli... Niektóre panny są singlami, ale no, chciały sprawdzić właśnie swojego kochanka bądź kochankę. To poczytajcie sobie ten drugi zestaw też tutaj. No tak, ale jakby muszę Wam to chyba napisać, bo jak Wy to odsłuchacie, jak nie jesteście singlami. No może niektóre odsłuchają. Bo to tak jakby była kontynuacja tej poprzedniej wersji, wiecie? Tak mi się wydaje. Zobaczcie, no też te dwie dwójki wypadły, piątka. I siła tam też była, i szóstka kielichów, no nie wiem. Macie się uleczyć po jakimś poprzednim związku i dobrym lekarstwem będzie nowy związek. Taki może troszeczkę plasterek na ranę, ale tak tutaj widzę. Tym bardziej, że Wy i tak już tu coś kombinujecie. No jakaś decyzja pomiędzy dwoma partnerami. Jest ktoś nowy, ale jeszcze serducho Wam bije do byłego. Jakiś nowy początek. Kogoś wybierzecie. No właśnie. Będziecie się długo zastanawiać. No i wyszedł papież, więc wyszedł tutaj albo zodiakalny byk, albo mąż. Tak zadecydujecie, kochani. Więc może, mówię, być powrót, a może być zodiakalny jakiś byk. No i tutaj być może właśnie ten byk, z którym tutaj się teraz właśnie siłujecie, tak? Albo o którego walczycie. No to tak karty na niebie z kozery pokazały tutaj. Dobrze, kochani, już Wam nie rozkładam tych kart, już Wam nie mącę. Pamiętajcie, żeby się zastanowić i dobrze wybrać, tak? Bo być może no, macie wybór pomiędzy dwoma partnerami. Przeanalizujcie sobie wszystko za i przeciw, bo z jednej strony się boicie, a tu i wieża, 10 denarów. Boicie, ale możecie w tej karcie też mieć wyrzuty sumienia. Jeżeli wchodzicie właśnie, odbijacie być może no, cudzego męża albo cudzą żonę, nie? Rozbijając tym samym rodzinę, więc może być taki troszeczkę niesmak. Dobra, kochani, jaka jest afirmacja dla Was? I afirmacja dla panienki. Moje życie to zwierciadło. Proszę, kochani. Ludzie, których spotykam, są jedynie moim lustrzanym odbiciem. Dzięki temu mogę się rozwijać i zmieniać. Widzicie, kochani, jaka mądra myśl? Moje życie to zwierciadło. No, czasami takie zwierciadło może nam dużo pokazać. Czasami dobieramy się w związki na zasadzie takiego odbicia lustrzanego. Niektóre pary narzekają, że partner drażni, albo jest za mało taki, albo za bardzo taki, a nie inny.
A nie zdają sobie sprawy, że dobrały sobie partnera na zasadzie lustrzanego odbicia, bo tak naprawdę swoje wady widzą w zachowaniu partnera, znaczy powinny dostrzec i wyciągnąć z tego wnioski, tak? Że partner nam coś pokazuje, na coś chce nas naprowadzić i zwrócić Waszą uwagę na być może Wasze właśnie jakieś złe nawyki, złe zachowanie, jakieś wady, które po prostu sprawiają, że Wy nie macie świadomości tego. Wam się wydaje, że jesteście idealni, a tak naprawdę, no, inni postrzegają Was inaczej. Wtedy pytanie, czy sami siebie byście pokochali i chcieli mieć siebie samych za partnera, tak? Jakbyście zobaczyli swoje cechy właśnie w partnerze. To jest pytanie i to jest takie zastanawiające, bo czasami, no właśnie, jesteśmy troszeczkę egoistyczni, krytykujemy, albo ty jesteś taki, albo ty jesteś taka, powinnaś się zmienić. A czasami problem w nas samych jest. I partner tylko czasami swoim zachowaniem pokazuje, co jest nie tak. Jakby chciał nas naprowadzić, żebyśmy sami mogli się naprawić i zrozumieć swoje błędy. No dobrze, zobaczmy jeszcze małego aniołka. Współczuj innym. No tutaj się kłania empatia, ogólna taka wrażliwość na krzywdę cudzą, wyrozumiałość, no i właśnie ta umiejętność postawienia się w czyjejś sytuacji, zakładając jego buty i próbując chociaż przejść kawałek tego życia, które on przeszedł. Bądźcie wrażliwi, wspierajcie się nawzajem. No właśnie, i współczujcie innym, tak? Bo czasami za późno orientujemy się, że być może komuś robimy krzywdę swoim zachowaniem, nie? Chodzi mi tutaj właśnie o takie związki, które rozbijają rodziny. Ale to już sami przemyślcie to sobie, kochani. Zostawiam to dla Was. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Dużo miłości, dużo roztropności, zdrowego rozsądku, no i tej decyzji, żebyście podjęli dobrą decyzję, bo nie można tak lawirować, no nie można tak manewrować, bo jest niestabilna sytuacja i nie wiecie, na czym stoicie i raz jest lepiej, raz jest gorzej, później macie jakiś niesmak. No a trzymanie, mówię, dwóch srok za ogon, to też jest bez sensu. Zdecydujcie, wybierzcie. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia i do kolejnego razu. Pozdrawiam serdecznie panienki.